Witam Was serdecznie w przepisie na Shepherd's Pie, czyli zapiekankę z mięsem i warzywami pod pierzynką z pire ziemniaczanego. Przygotowania zaczynamy od przesmażenia mięsa mielonego, w międzyczasie smażymy też wszystkie warzywa. Ja użyłam pieczarek, papryki, cukinii, marchewki i do tego jeszcze dodałam kukurydzę. Następnie dodajemy przyprawy, wszystkie znajdziecie w opisie. Mieszamy wsad warzywny z mięsem, dodajemy przeciery pomidorowe i chwileczkę gotujemy dla połączenia smaków. Najlepiej odstawić takie nadzienie na noc. I później drugim etapem jest ugotowanie ziemniaków i zrobienie pire ziemniaczanego z dodatkiem masła i śmietany i później wymieszanie tego pire jeszcze z serem. A następnie wykładamy warstewki tego pire na nasz wsad mięsno-warzywny. Możecie po prostu porwać takie kuleczki i ułożyć je na mięsie z warzywami lub zrobić takie placki, jak tak wolicie naprawdę. I później wstawiamy to jeszcze do piekarnika, a przed zapieczeniem robimy widelcem takie rowki, żeby była większa powierzchnia zapiekania i bardziej chrupiąca warstwa. I to wszystko. Mam nadzieję, że zdecydujecie się ten przepis wypróbować. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!